Witam wszystkich, to jest druga wspólna recenzja. Nazywam się Piotr Kwiatkowski. Sergiusz Prażanowski, witam. I dzisiaj recenzujemy cygaro, tym razem nie kubańskie. Za ten odcinek byłem odpowiedzialny ja. No i postanowiłem wybrać coś świeżego, coś nowego i coś nietuzinkowego. Stąd właśnie Reckoning by Studio Tobak. I dlaczego wybrałem to cygaro? Studio Tobak to jest grupa speców, blenderów, rollerów od Oliwy i oni byli odpowiedzialni za stworzenie nabów, oni byli odpowiedzialni za stworzenie linii Kain. Obydwie odniosły ogromny sukces. Natomiast wtedy w zespole jeszcze był sam Leccia, a on był takim taką lokomotywą tego całego zespołu i to jest pierwsze cygaro robione przez Studio Tobak bez udziału Lecci, który no, pożegnał się z Oliwa Cigar Company, no i jest raz na swoim. I tak, cygaro to możemy dostać w miarę przyjemnej cenie, 4 do 6 dolarów, niestety obecnie tylko w Stanach Zjednoczonych. I tak, no i pochodzi z Nikaragui. To jest chyba wszystko, co potrzebujemy wiedzieć na jego temat w tym momencie. Tak, ja tutaj nie mam nic do dodania. Cygaro to jest dla mnie jedną wielką zagadką. Jak obecnie większość cygar spoza Kuby, z którymi nie miałem do czynienia. Także wydaje mi się, że Piotr wyczerpał tutaj wszelkie aspekty, o których możemy powiedzieć przed zapaleniem. I tak, to co mogę powiedzieć o zwinięciu, no to jest równe, ale to absolutnie nie dziwi, jeżeli chodzi o właśnie o cygara z fabryki Oliwa. One z zasady są pięknie, świetnie wykonane. To, co mi się nie podoba, no to jest pierścień. No, on jest dobrze wydrukowany, ale jakoś tak, tak nie zachwyca. Tego pierścienia nie zachwyca. No. Mnie przypomina okładki płyt rockowych z lat 80. Coś w tym jest. Zabawa czarnym i złotym. Czcionka również podobna. Ja w zapachu wyczuwam przede wszystkim dużo pieprzu, tonę pieprzu. Zdecydowanie. Do tego czekoladę. I to jest chyba tyle. Tak, zwłaszcza tuż po wyjęciu cygar z folii, pieprz był bardzo mocno wyczuwalny. Teraz już troszkę mniej. Okej, ja zmieniłem napój. Dzisiaj pijać będę ciemnym, domowym piwem typu porter. Tak, w moim przypadku będzie to kawa i woda z miętą i cytryną. Ok, odpalimy cygara i wracamy za parę minut. Pierwsze co? Obfity dym. Tona obfitego dymu. Ja czuję pieprz, suche drewno. Jakąś taką też drzewną nutę, ale inną. Nie suszone drewno, ale... Tak przy wypuszczaniu dymu nosem od początku czuć bardzo dużo pieprzu. Aczkolwiek jest to przyjemne. Nie jest to coś, co powoduje chęć kichnięcia, czy jest zbyt mocne, natomiast jest tego cała masa. Ja go ogólnie pamiętam właśnie cygara od Studio Tobak jako cygara bardzo mocne, bo wszystkie Kejny, naby, Kejny wszystkie były bardzo mocne. Tak, wszystkie były mocne, więc widzę, że tutaj chyba tą tradycję kontynuują. Zgadza się, ciekawe drewno. Cygaro dość wytrawne na początku, nie czuję tutaj jakichś słodkich nut kremowych czy nic, owocowych. Nic. Ale też nie ma tutaj nic z takiej ostrości. Pieprz jest intensywny, czuć go bardzo mocno, ale on nie jest ostry. Tak, natomiast jestem pewien, że ten pieprz zniknie wraz z paleniem cygara. Myślę, że pod koniec pierwszej tercji nie będzie już po nim śladu. Też tak sądzę. Ok, wracamy pod koniec pierwszej tercji. I tak, smak jest prosty. Czuć pieprz,
drewno i taką świeżą nutę roślinną, lukracjową. Tak ja to nazywam. Tak, dla mnie też pieprz zaniknął już na początku drugiej tercji. Także tutaj ja nie zgodzę się z Piotrem i u mnie już nie ma pieprzu, natomiast jest wyraźna nuta drewniana, drzewna, smak właśnie lukrecjowy, ja go nazywam warzywny. To już każdy ma własne nazwy. Natomiast cygaro jest smaczne, ale nie jest rewelacyjne. Nie ma tutaj nic, co by mnie zaskoczyło i co by mnie skłoniło do palenia tego cygara zamiast cygar kubańskich. Natomiast jest bardzo, bardzo przyjemne. Proste, nieskomplikowane, do rozmowy, do kawy. Bardzo dobre. Tak, spala się równo jak od linijki i produkuje tony dymu. Naprawdę, mam tutaj taką mgiełkę. Nawet możemy, myślę, wykroić kawałek, wsadzić do zamrażarki i zostaje na później. Ja pozytywnie odbieram to cygaro, chociaż tak jak mówimy, tutaj nie ma nic takiego super ekstra. No, to chyba tyle na teraz. Do zobaczenia pod koniec drugiej tercji. Tak, ja może dodam jeszcze tylko to, że jak za twoją cenę jest w porządku. I nie, za cenę 5 dolarów trudno oczekiwać też jakiejś rewelacji i porównywać to do Padronów, tak, za 20 czy 30 dolarów. Tak, może ja jeszcze w takim razie dopowiem. Ja mam wrażenie, że Studio Tobak faktycznie znowu poszło w mocne cygara, bo to jednak trochę tej mocy, ciężkości czuć. To jest ciężkie cygaro. Tak, zgodzę się z Piotrem. Hmm. No to teraz zacznę chyba od smaku. Smak jest monotonny. Nie powiem, że jednowymiarowy, ale monotonny faktycznie. Czuć drewno, rośliny. Roślinne. Nic szczególnego, ale również nic nieprzyjemnego. Nie, uważam, że cygaro jest bardzo przyjemne, ale tylko na takie spotkania, do książki. Tak, nie miałem podczas już półtorej godziny palenia. Nie miałem żadnych kwaskowych nutek, czegoś, co by tutaj zakłócało komfort palenia. I jeżeli chodzi o kwestie techniczne, to z mojej strony jest bardzo dobrze. Niewielkie odchyły do pół centymetra, nie wpływające negatywnie na odbieranie tego cygara. Okej, to chyba tyle. Wracamy pod koniec trzeciej tercji, przy podsumowaniu. Tak, czyli już mniej więcej pewnie po 2 godzinach palenia. Może być tak, że trafimy w 2 godziny. Zbliżamy się do końca. No i właściwie nic się nie zmienia, ja tylko odczułem taki wzrost mocy przy końcu. Cygaro spalało się równo do samego końca, chociaż jeszcze teraz miałem... cygaro mi przygasło, musiałem je ponownie odpalić. I mam mieszane uczucia, ja przynajmniej. Ja również, technicznie w porządku, podobny problem jak u Piotra. Raz cygaro przygasło. Delikatny wzrost mocy na koniec, nie był jakiś też niesamowity, nie rzucił nas na kolana. Jeżeli chodzi o ogólną ocenę smaku, cygaro jest monotonne. Mm-hmm. Jest przyjemne. Nie jest to monotonia taka jak spotykana czasami w taniej Dominikanie, która naprawdę odpycha. Tak, ale mi się to skojarzyło trochę z Rocky Patelem Edge Corojo. Też cygaro monotonne, duża intensywność smaku. Ale tutaj zdecydowanie Rocky Patel jest lepszy. Jest dłuższy finish, jest smak bardziej intensywny, a to jest cygaro przyjemne, smaczne, ale bezrefleksyjne. Bezrefleksyjne to jest chyba to słowo. Tak, dokładnie. Nie jest to cygaro, do którego chciałbym wrócić, natomiast jeżeli ktoś poczęstowałby mnie nim przy jakiejś sytuacji, nie odmówiłbym. Nie. Absolutnie nie. To jest przyjemne cygaro. Tak. Natomiast ja myślę, że nawet mógłbym je polecić, ale do takich sytuacji, kiedy oglądamy film, czytamy książkę, właśnie tak jak nasze poprzednie cygaro. Też takie, ono jest przyjemne, sympatyczne, ale nie ma tutaj nic, na czym dałoby się skupić. Tak, nie mamy obawy, że jeżeli przegapimy jakiś smak, to on już nie powróci, bo cygaro jest tak złożone, że
że oferuje nam co chwilę coś nowego. Smaki są powtarzalne, przyjemne, natomiast bez rewelacji. Okej, okay. I ja już przejdę do oceny. Wszystkie trzy tercje, bo nie ma co tutaj rozdzielać, ja ocenię na 3,75, bo smak mi odpowiadał, pomimo tego, że nie był jakiś taki super skomplikowany, ale czwórki nie dam. Po prostu czegoś tutaj brakuje, brakuje tutaj tego czegoś. Ja jeżeli chodzi o smak, oceniłbym nawet nieco niżej, nie było głębi. Ja dałbym 3/5. Uważam, że jest to w mojej ocenie odpowiednia wartość, którą przyznałbym temu cygaro. Ja dam 3/5 za spalanie, ponieważ cygaro mi przygasało. Spalanie, jeżeli chodzi o linię spalania, równe od linijki, no ale tak jak mówię, przygasało, więc tutaj 3/5. Za wygląd tutaj dam 3,5, bo cygaro wykonane, samo cygaro było śliczne, bardzo równe, równo zwinięte, no ale pierścień jest taki trochę, nie wiem, sztampowy, bym tak, powiedział. Tak, pierścień nie jest piękny. Spalanie u mnie odejmuje jeden punkt za przygaśnięcie, daje 4, nie miałem żadnych innych problemów, nie musiałem wyrównywać linii żaru. Wygląd, podobnie jak Piotr, 3,5, uważam, że jest to dobra ocena. Liść był ładny, natomiast też nie był jakiś oleisty. Jeżeli zobaczyłbym takie cygaro w sklepie, na półce, samym wyglądem nie zachęciłoby mnie do kupna. Tak, to się absolutnie pod tym podpisuje. Natomiast dam wysoką ocenę 4/5 za stosunek ceny do jakości, bo za tą cenę, za ten format, to jest bardzo fajny stosunek ceny do jakości. Zwłaszcza biorąc pod uwagę czas, przez jaki to cygaro paliliśmy. 2 godziny 5 minut, więc 2 godziny i 5 minut. Całościowa ocena za smak u mnie, za to cygaro u mnie, to będzie 3/5. Tak, ja daję taką samą ocenę. Faktycznie 2 godziny palenia za 15-20 zł. Cena do jakości jest odpowiednia. 3/5. Dobra ocena. I rekomendacje chyba na koniec, bo ja pomimo tej niższej oceny, ja to cygaro polecę mimo wszystko, ale takiego do sytuacji bezrefleksyjnej, czyli do palenia ze znajomymi, z książką, z filmem. No i to myślę, że się sprawdzi. Ja się tylko podpisuję pod słowami Piotra. Uważam, że jest to cygaro... Może jeszcze dodam to, że nie jest to cygaro dla osób początkujących, ponieważ jest moc wyraźnie zarysowana w nim. Jest... Ja uważam, że... Powiem tak, na solidny posiłek spokojnie nawet początkujący dadzą radę, ale po solidnym posiłku. Tak, ujmijmy to tak. Okej, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam wszystkim. Piotr Kwiatkowski. Sergiusz Pożanowski. Również dziękuję za tą gościnną recenzję. I do zobaczenia kolejnym razem.